migoty z potężnymi drganiami jeszcze przy tym wietrze, też wydaje się migotać, przesuwać delikatnie, no ale takie są urogi z migoty. Wracamy do meczu. Drodzy Państwo, zatem troszkę nietypowo, czas 2 minuty biegnie, nie mamy taśmy startowej, tak charakterystycznej dla tej dyscypliny sportu. Zawodnicy startują na zielone światło, o tym już Tomek bardzo dużo mówił, również nasi zawodnicy. A ja jeszcze przypomnę Państwu raz skład biegu numer 10, powtarzanego ze względu na awarię maszyny startowej. Pole A Janusz Kołodziej, pole B Antonio Lindbeck, pole C Bartosz Zmarzlik i pole D Emil Sajfutdinow. Za chwilę zawodnicy ustawią się, zielone światło zgaśnie i wystartują. 10 wyścig, znawiamy zawody, troszkę niecodzienna sytuacja. Ja szczerze powiem, takiej nie pamiętam tutaj w Rzeszowie, aczkolwiek już bywało dość często takie przeprowadzanie zawodów nie na taśmę, nie do góry taśma. Bądź co bądź, albo na chrągiewkę, albo na światło. Dziś jedziemy w tej sytuacji na światło. Jeszcze raz sędzia, gdy włącza zielone światło na wysokości 30 metrów, to oznacza, że zawodnicy kręcają gaz, są maksymalnie przygotowani do startu. Gdy światło gaśnie, to oznacza początek wyścigu. Można puszczać sprzęgło. To będzie też ciekawa okazja podglądnąć, jak zachowają się zawodnicy, jak w jaki sposób będą być może próbować się oszukać sędziego, delikatny lotny, czy czołganie się tutaj, taśmy zawodnik nie dotknie. A więc jeszcze raz jedziemy od krawężnika, Kołodziej, Lindbeck, Zmarzlik.